Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich zainteresowanych fortyfikacjami Kamieńca Podolskiego. Kamieniec Podolski znajdował się na Wyżynie Podolskiej, która przecięta jest rzekami. Te rzeki rzeźbią tam bardzo głębokie kaniony i strzałką pokazane jest umiejscowienie Kamieńca Podolskiego. Leży on w pętli rzeki Smotrycz, która potem wpada do Dniestru. Miejsce to jest z natury miejscem bardzo obronnym, ponieważ kanion rzeki Smotrycz ma ścianę o wysokości dochodzących do 40 metrów. Stąd na tej wyspie czy półwyspie, który jest zaznaczony strzałką, zostało założone miasto Kamieniec Podolski. Pierwsze wzmianki o umiejscowieniu Kamieńca Podolskiego znajdują się jeszcze w atlasie Ptolemeusza z II wieku. Występuje tam Kamieniec Podolski pod nazwą Metonium, względnie Klepidawa bądź Petlidawa. Klepidawa znaczy miasto złodziei, Petlidawa miasto skalne, kamienne. Pierwsze wzmianki z historii Kamieńca Podolskiego pochodzą z 1060 roku i są one zawarte w rocznikach ormieńskich. Tak jak już wspomniałem, Kamieniec Podolski był bardzo z natury obronnym miejscem, stąd wcześniej, gdy w XIII wieku, gdy te tereny były zajęte przez księstwa ruskie, w szczególności księstwo kijowskie później, to oparł się Kamieniec najazdom książąt czernichowskich i połowców. Niestety katastrofa przychodzi w pierwszej połowie XIII wieku, kiedy to następuje najazd mongolski i w praktyce Ruś zostaje unicestwiona. Następnie przez 100 lat władza ordy mongolskiej słabnie na tych terenach, w związku z tym przejmują te tereny Litwini. W szczególności księstwem włodzimierzko-wołyńskim zarządza książę litewski Trajdenowicz, Bolesław Trajdenowicz. Ponieważ Bolesław Trajdenowicz był skoligacony z Piastami, Kazimierz Wielki zawarł z nim taką umowę, że po jego śmierci, czy po wzajemnej śmierci Kazimierza Wielkiego lub księcia Trajdenowicza, tenże drugi przejmuje władzę nad jego królestwem. Ponieważ książę Trajdenowicz, Bolesław Trajdenowicz został otruty, w związku z tym Kazimierz Wielki przejął, zgodnie z umową, przejął władzę na tych terenach i przekazał ją książętom Koliatowiczom, również Litwinom. Książęta Koliatowicze, było ich czterech, Bolesław i było ich czterech, Aleksander, Konstanty, Jerzy i Fiodor bardzo tak skutecznie zarządzali tą powierzoną sobie dzielnicą. Jerzy Koliatowicz nadał prawa miejskie Kamieńcowi Podolskiemu. Z prawej strony widzimy pieczęć miejską Kamieńca Podolskiego, wprawdzie pochodzącą nie z XIV wieku, tylko z XVI. Książęta Koliatowicze prawdopodobnie marzyli o takiej niezależności politycznej. Raz składają hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu, później składają hołd lenny Węgrom, co w końcu, gdy Diagiełło przejął władzę w Polsce, zdenerwowało to króla polskiego i wysłał księcia Witolda, aby usunął Koliatowiczów z Kamieńca Podolskiego. I przekazana została potem władza Spytkowi z Mleczytyna, który podlegał królowi polskiemu. Kolejną ważną datą jest bitwa pod Warną, przegrana bitwa pod Warną, gdzie zginął król polski Władysław, zresztą od śmierci nazwany Władysławem Warneńczykiem, od miejsca śmierci nazwany Władysławem Warneńczykiem. Od tej pory stało się jasne, że Polska może być narażona na najazd Imperium Osmańskiego. Dlatego w 1448 roku Kazimierz Jagiellończyk po wizycie w Kamieńcu Podolskim i zauważeniu naturalnych własności obronnych nakazał ufortyfikowanie tego miasta.
Jan z Tenczyna, Dzierzysław z Litwian oraz Jan Ostroruk przybyli do Kamieńca Podlaskiego i im przypisuje się koncepcję fortyfikacji tego miasta. Koncepcja polegała, zresztą ona później jeszcze będzie omawiana, polegała na tym, żeby wykorzystać naturalne własności, w szczególności przez zalanie doliny do otaczającej Kamieniec Podlaski wodą. W latach 1505-1509 następuje rozbudowa zamku kamienieckiego oraz tych fortyfikacji, po czym w 1509 roku Kamieniec wytrzymuje oblężenie gospodarza mołdyckiego Bogdana. Z prawej strony znaczek z podobizną tegoż gospodarza mołdyckiego. W latach 1541-1546 Zygmunt I nakazuje wzmocnienie zamku kamienieckiego, następuje jego gruntowna przebudowa, początkowo pod kierownictwem Prusa Joba Bletfusa, a następnie Włocha Kamiliusa. Poniżej widzimy tablicę z datą 1544 rok, Deus Tibi Gloria, Job Bletfus architektor. Pamiątkowa tablica, że właśnie tenże Job Bletfus przebudowywał ten zamek. W 1620 roku następuje modernizacja zamku, mianowicie wtedy już powstała bardzo silna artyleria, w związku z tym trzeba było dopasować obronę do możliwości ataku. Następuje budowa tak zwanego nowego zamku, który widzimy na tymże rysunku. Z lewej strony mamy zamek kamienny, murowany, ten jeszcze właśnie budowany przez Joba Bletfusa, a z prawej strony przez Teofila Schönberga dobudowany zamek ziemny. Była to najnowocześniejsza wtedy sztuka obronna polegająca na budowie zamku bastionowego. Budowa tego zamku bardzo się opłaciła, bo wprawdzie nie był on bezpośrednio atakowany w czasie najazdu tureckiego na Polskę w 1621 roku. Wtedy wojska polskie broniły się pod Chocimiem, ale sułtan Mohamed II, który zapowiadał dojście do Bałtyku, udał się z taką jakby wycieczką pod zamek kamieniecki. No i zaskoczony jego obronnością, jak mówi legenda, zapytał, kto go budował. Na co przewodnik odpowiedział mu, Bóg jeden cudownego miejsca naturą. No to niech go sobie Bóg zdobywa, odpowiedział sułtan. Jak wiemy, armia polska pod dowództwem Chodkiewicza obroniła się pod Kamieńcem, pod Chocimiem i z tej okazji został wybity medal. Na jego awersie jest Zygmunt Stary, z prawej strony herby Polski, Podola i Litwy. Ten medal został wybity w różnych wagomiarze. Najcięższy, waga to było 100 dukatów, czyli około 30 parę dekagramów, 330 gramów. Tych medali jest znanych obecnie w świecie 7. Na aukcjach zyskują cenę powyżej 2 milionów dolarów. Nie wiemy, czy było wybitych ich tylko 7 i te 7 się zachowały do dzisiejszych czasów, czy też może było ich więcej, ale zostały potem gdzieś zaginęły, względnie zostały przetopione na mniejsze wagi. Kolejną ważną datą jest rok 1633 rok. Wtedy to król polski Władysław IV był zaangażowany w zdobycie Smoleńska. Południowe granice Polski stały w zasadzie bez obrony i korzystając z tego, Abazy Pasza najechał Polskę. Ale Stanisław Koniec Polski pod Kamieńcem zbudował warowny obóz, który był atakowany, ale zostały wojska Abazy Paszy odparte. Sam Kamieniec jako twierdza atakowany wtedy nie był. No i powyżej mamy medal z okazji zawarcia pokoju. Trzy osoby składają hołd Władysławowi IV, który jest na koniu. I tym jednym jest Turek, jednym jest Moskwiczanin, a jednym jest Szwed. Poniżej widok trochę fantazyjny Kamieńca Podlaskiego, pokazany na tym planie z 1633 roku.
Następnie następują wojny kozackie. Armia kozacka kilkukrotnie próbuje zdobyć Kamieniec Podlski bezskutecznie. Największe, najcięższe oblężenie było w 1655 roku, kiedy to główne siły Chmielnickiego, wspomagane inżynierami z Moskwy, próbowały przez 3 miesiące oblegały Kamieniec Podlski i próbowały go zdobyć. No, bezskutecznie, co tylko oczywiście zwiększyło sławę tegoż miasta. Jak ono wyglądało? No widzimy na planie prawdopodobnie z początku XVII wieku pokazane elementy obronne. Z przodu widzimy zamek nowy, ten zbudowany przez Teofila Schönberga, ziemny, następny zamek stary, budowany przez Joba Petrusa, a potem most turecki, który łączy obydwa zamki z miastem. Do miasta można się było dostać albo przez ten właśnie, pokonując ten most turecki, czemu turecki to później powiem, lub wschodząc do dna doliny i wspinając się na górę, pokonując Bramę Polską, następnie Bramę Batorego, względnie od prawej strony, od południa, schodząc do dna doliny i pokonując Bramę Ruską. Brama Polska i Brama Ruska przegradzały całość doliny od lewego brzegu do prawego i piętrzyły wodą. Żeby dostać się do Bramy Polskiej, gdy była spiętrzona woda, no, trzeba było pokonać to jezioro i potem ewentualnie atakować bramę. Nadmiar wody w chwili piętrzenia przepływał pod mostem, przepustem pod mostem tureckim. Żeby się dostać do bramy ruskiej, trzeba było zejść do dna doliny, no i podejść pod tą bramę ruską, no ale wtedy oczywiście groził nacierającemu zrzut wody, no i zalanie i zatopienie jego wojsk. Także widzimy, żeby zdobyć, nie narażając się na kontakt z wodą, trzeba było zdobyć zamek nowy, następnie zdobyć zamek stary, po czym pokonać przejście, wąskie przejście mostem tym i dostać się do samego miasta. Po potopie szwedzkim następuje abdykacja Jana Kazimierza. No i oczywiście trzeba wybrać nowego króla. Tym królem wybranym został Michał Korybut-Wiśniewiecki. Michał Korybut-Wiśniewiecki miał niesłychane poparcie szlachty. Zachowało się wyniki głosowania, że poparło go ponad 11 tysięcy wyborców. No była to rzecz niebywała. Kolejnym królem, którym był Jan Sobieski, miał tylko około 3,5 tysiąca głosów. Ale Michał Korybut-Wiśniewiecki, mimo że miał poparcie szlachty, nie miał poparcia magnaterni. A wtedy, w tamtych czasach, stanowiska państwowe były dożywotnie. Więc skoro król został wybrany, od razu stworzyła się przeciwko niemu opozycja, która wtedy była nazywana malkontentami. Malkontenci mogliby być dzisiaj śmiało nazwani totalną opozycją, nie przebierali po prostu w metodach. W chwili, gdy wiadomo było, że sułtan turecki wypowiada Polsce wojnę, malkontenci dwukrotnie zablokowali Sejm, żeby nie można było uchwalić podatków na wojsko. Zgłaszając oczywiście liberum veto, za drugim razem Jan Sobieski posunął się nawet do zastraszania posłów za pomocą wojska. Co w zasadzie można było ocenić jako karygodne wystąpienie przeciwko wojskowej dyscyplinie. Dochodzi do najazdu na Polskę. Sułtan turecki dąży prosto po prostu pod Kamieniec. Zachował się plan zdobywania Kamieńca. Kamieniec jest pozbawiony wojska. Wojsko koronne, które znajdowało się około 60 km od Kamieńca, nie otrzymuje od Jana Sobieskiego rozkazu wejścia do i obrony Kamieńca. Do samego Kamieńca dociera tylko 500 piechoty prywatnej ufundowanej przez biskupa Trzebickiego. I z prawej strony widzimy medal poświęcony temuż biskupowi. Jak już zauważyli, 2000 lat wcześniej Spartanie nie mury bronią miasta, tylko wojsko. No, mury, mimo że genialnie zbudowane, nie były w stanie oprzeć się armii tureckiej, tylko w postaci 500 wojska prywatnego, które zostało ufundowane i po krótkim oblężeniu Kamieniec Podlski zostaje sułtanowi tureckiemu poddany. Z okresu przed
I zaraz po poddaniu miasta pochodzi plan Cypriana Tomaszewicza, wykonany przez wójta Kamienieckiego, właśnie Cypriana Tomaszewicza. Widzimy na nim zamek nowy, zamek stary, most turecki, szaniec miejski, poszczególne bramy. W narożnikach bastionów zamku nowego zostały podłożone miny, które zostały, które widząc Polacy wycofali się do zamku starego. Następnie zamek stary, tam została jedna baszta wysadzona i wtedy nastąpiło poddanie zamku. Poddanie zamku, a poddanie miasta. Bardziej taki ładny rysunek, wzorowany na tym poprzednim, gdzie rytownik no, wykazał się iście wysokim kunsztem, nadając większą plastykę swojemu miedziorytowi. Turcy naprawiają zamek częściowo zrujnowany podczas ostrzału artyleryjskiego oraz fortyfikują go. Odbudowują zrujnowany zamek, budują prochownię i szaniec przy baszcie Batorego, przebudowują szaniec miejski. Turcy bardzo dbali o twierdzę kamieniecką, zresztą cały czas była obsadzona znaczną ilością wojska, dochodzącą do 10 tysięcy. Rok później, kiedy doprowadzono do pokoju pomiędzy królem Michałem I a Janem Sobieskim, a malkontentami w ogóle, dochodzi do zwołania Sejmu, zostaną sprzedane klejnoty królewskie i dochodzi do bitwy pod Chocimiem, gdzie rzeczywiście Jan Sobieski pokazuje genialność dowodzenia taktycznego. W zasadzie z marszu zdobywa obóz turecki w bitwie pod Chocimiem. Z tyłu widzimy u góry zarys Kamienieckiego zamku, do którego część wojska tureckiego po klęsce pod Chocimiem się schroniła. Zamek sam nie był atakowany przez wojska polskie. Z tego czasu widzimy medale u góry, medale pierwszy u góry z okazji wojny z Turcją, następnie z prawej strony u góry zamek, medal przypisujący zwycięstwo pod Chocimiem już zmarłemu królowi Michałowi I, poniżej dwa medale wybite przez malkontentów, przypisujące zwycięstwo oczywiście Janowi Sobieskiemu. Wojsko polskie kilkukrotnie próbowało odbić Kamieniec Podolski, niestety bezskutecznie. Okazało się, że wcale twierdza, która jest właściwie dowodzona i znajduje się z niej wojsko, nie jest taka prosta do zdobycia. Poniżej medal wybity z okazji tak zwanego zwycięstwa pod Uścieczkiem, ponieważ kiedy Polacy sobie zdawali sprawę z tego, że nie odbiją twierdzy, gdyż jest ona zbyt silna, zastosowano tak zwaną blokadę Kamieńca Podolskiego, zbudowano okopy Świętej Trójcy i starano się nie wypuścić wojska tureckiego z twierdzy i jednocześnie zablokować możliwość dostaw. No i takim jednym świetnym zwycięstwem, które było w 1694 roku, kiedy przyjęto 10 tysięcy wozów transportu żywności do twierdzy kamienieckiej. Mimo tego, że żołnierze twierdzy kamienieckiej, tureccy żołnierze, przymierali głodem, twierdza kamieniecka nie poddawała się. Z tego okresu, kiedy wojsko polskie udawało się pod Kamieniec Podolski, powstały plany. Jeden plan jest rękopiśmienny, znajduje się po lewej stronie i wzorowany na nim plan. Z drugiej strony plan, który został wydrukowany we Włoszech i ukazał się w albumie pod tytułem Teatro della Guerra il Contro il Turco w 1687 roku i został wydany przez dom wydawniczy Giovanni Giacomo de Rossi. Na mocy traktatu zawartego w Karłowicach w 1699 roku kolejny już król polski August II odzyskał Kamieniec Podolski. I poniżej widzimy medal w
wybity na cześć odzyskania właśnie Kamienica Podlaskiego. Być może z 1699 roku lub rok później pochodzi plan szkicowy taki Kamienica Podlaskiego, pokazujący, że ta twierdza obsadzona działami już jest we władaniu Polaków, stąd z prawej strony herb Polski. Polska po przejęciu Kamienica Podlaskiego rozbudowuje, wzmacnia twierdzę. Przy czym tu można powiedzieć tak, że o twierdzę dbano tylko wtedy, kiedy groziła Polsce jakiś najazd. Rozbudowa następuje w 1700 roku, kiedy spodziewano się najazdu tureckiego. Druga rozbudowa w latach 1715-25, kiedy również spodziewano się najazdu tureckiego. W następnych latach 1734-1735, kiedy to w Polsce trwała wojna sukcesyjna o sukcesję polską, zachowana się była ona w polskiej tradycji jako jedni do sasa, drudzy do lasa. Kamieniec Podolski znajdował się w rękach zwolenników Stanisława Leszczyńskiego. Ale spodziewano się interwencji Rosji. Wtedy po raz pierwszy kamieniec Polski przygotowywano do ewentualnej obrony przeciwko Rosjanom. W następnych latach 1746-1764 wzmacniano kamieniec Podolski i kolejne lata to panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w zasadzie cały czas dbał o rozwój twierdzy. Z prawej strony widzimy plan Archibalda Grovera, który był dowódcą artylerii kamienieckiej. Plan pochodzi z lat około 1706-1709. Bardzo ciekawym planem pokazującym rozbudowę twierdzy kamienieckiej jest plan Benedykta Renarda. Znajduje się on w Wielkiej Brytanii, w zbiorach królowej Elżbiety II. Widzimy na nim u góry zamki kamienieckie, następnie przepust pod mostem tureckim, z prawej strony bramę polską, która przegradzała tą dolinę i zalewała, i z lewej strony bramę ruską. Widzimy, że ta brama ruska jest, widzimy na niej trzy zapory zbudowane. No niestety okazywało się, że powodzie radzą sobie z tymi budowlami. I kolejna budowla, kolejny plan z 1720 roku pokazuje zniszczenie zarówno Bramy Polskiej, przerwaną mamy arkadę nad bramą, jak i Bramę Ruską, gdzie również mamy zniszczone urządzenia hydrotechniczne. Stąd wymyślono, że zbudowany zostanie drugi, czy wykuty drugi przepust pod mostem, żeby w razie powodzi odciążać zakole rzeki. Kolejne rozbudowy, tak jak mówiłem, w latach 25-37, widzimy wzmacnianie części centralnej, budowa nowych bastionów, przy czym same bramy, brama polska z prawej strony, brama ruska z lewej strony doliny nie jest odbudowywana. Tak jak wspominałem, planem rozbudowa trwała w czasie wojny sukcesyjnej, po jej zakończeniu. Znajdujący się w twierdzy i planujący jej rozbudowę Jan de Witte, bardzo znany architekt wojskowy, przedstawił Janowi Potockiemu plan, koncepcję dalszej rozbudowy i wzmocnienia tejże twierdzy. Następnym po Witte, który dbał o rozbudowę twierdzy, był Christian Dahlke, architekt wojskowy, ale też i komendant twierdzy kamienieckiej. Po śmierci Dahlkego komendantem twierdzy i jej rozbudową znowu zajmował się Jan de Witte. Widzimy kolejny plan z 1761 roku pokazujący aktualny stan twierdzy kamienieckiej, rozbudowę poszczególnych elementów. Następuje epoka Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stanisław August Poniatowski bardzo dbał o rozbudowę twierdzy. Były wybijane medale z tej okazji. Widzimy medal wybity z 1765 roku, kiedy król naprawił Bramę Polską. Tablica pamiątkowa z 1766 roku, kiedy to król naprawia most. Most kamienny, most zwany mostem tureckim.
No ale niestety twierdza kamieniecka ulegała też i pewnym katastrofom. W 1771 roku nastąpiła katastrofa na zamku. Widzimy rysunek pokazujący zawalenie się fragmentu muru oraz fragmentu wieży. Oczywiście zostało, te szkody zostały naprawione. Jak wyglądały miasto i umocnienia? Zachował się rysunek pana Pilchensteina pokazujący rysunek miasta i zamku od północy, wykonany około roku 1787. No i z drugiej strony od południa pokazujący zamki, nowy, stary, most na środku turecki oraz miasto i nowa budowla, która powstała, koszary kamienieckie z prawej strony. O koszarach kamienieckich jeszcze będziemy mieli przyjemność rozmawiania. Stanisław August Poniatowski bardzo dbał o rozbudowę twierdzy, chciał jej znaczącego wzmocnienia, stąd zlecił opracowanie koncepcji wzmocnienia tejże twierdzy. Jan Bakałowicz, inżynier wojskowy, który potem zginął podczas szturmu Pragi w 1794 roku, zaproponował taką rozbudowę, żeby na przyległych wzgórzach, które górowały nad samym miastem, zbudować dwa niezależne forty z tymże miastem połączone. Jak wiemy, w 1793 roku miał miejsce drugi rozbiór Polski i wtedy Kamieniec Podolski został przyłączony do Rosji. Rosja również myślała o rozbudowie i wzmocnieniu twierdzy Kamieniec Podolski. Tu widzimy taką pana von Suchtelena, który był w służbie carskiej i pokazuje, ile szańców należałoby wybudować w samym Kamieńcu Podolskim, żeby ta twierdza stała się twierdzą w miarę nowoczesną. Obecny stan zachowania twierdzy. Rysunek pochodzący z rezerwatu architektoniczno-historycznego Kamieniec. Kolorem pomarańczowym zaznaczono te budowle, które są w miarę rozpoznane i wykonane są remonty. Rysunkiem kolorem różowym zaznaczono fragmenty, które jeszcze nie zostały rozpoznane i stąd nie ma ich remontu. Jak widzimy, tych kolorów różowych jest zdecydowanie więcej niż tych pomarańczowych, co pokazuje, jak jeszcze ogrom pracy czeka przy zabezpieczaniu pozostałości po twierdzy kamienieckiej. Twierdzę kamienicką wyobrażano sobie w XVII wieku w postaci takiego wielkiego zamku i miasta zbudowanego na wysokiej skale. No w rzeczywistości oczywiście wygląda to inaczej. Widok z góry na stan obecny. Z lewej strony mamy zamek nowy, ten ziemny, zbudowany przez Teofila Schönberga w XVII wieku, a potem modernizowany w XVIII. W środku zamek stary, z prawej strony most turecki, który łączy zamki z miastem. Miasto znajduje się z prawej strony, zupełnie niewidoczny. Stan zachowania zamku, tego starego, no z ciekawszego z punktu widzenia zwiedzających. Mamy szereg baszt. Baszty zmieniały nazwę. Zupełnie inaczej były nazywane w XVI wieku, zupełnie inaczej były nazywane w XVIII. Pierwsza baszta, idąc od lewej do prawej, baszta papieska, ta nazwy nie zmieniła. Następnie mamy basztę Kołpak albo basztę szlachecką. Potem mamy kolejnie basztę tęczyńską lub basztę Korab, w zależności od tego, od nazwy. Następnie baszta Łaskiego lub sądowa, nazywana później, potem masztę świętego Michała, zwaną też basztą denną. Ta baszta została wysadzona podczas obrony Kamieńca Podolskiego w XVII wieku, a potem odbudowana przez Turków. Kolejna baszta to baszta Różanka, zwana w XVIII wieku basztą burgrabską. Następnie mamy basztę Lanskorońską, która w XVIII wieku nie wiadomo czemu była nazwana basztą Orłową,
Obok tej baszty Las Koroński znajduje się baszta wodna, zwaną też basztą Smotrycką, z tego względu, że ona była umieszczona w Dolinie Smotrycza i w niej znajdowało się ujęcie wody dla zamku. Ostatnią z baszt jest baszta Studzienna, zwana też Nową Wschodnią Basztą. W 1875 roku zamek kamieniecki i most turecki, który jest z przodu, wyglądał jakoś w ten sposób. Dlaczego wiemy, że to było przed 1875 rokiem? No z tego względu, że zarówno brama Stanisława Augusta została zburzona, jak i brama Świętej Anny, a most turecki został zburzony, obniżony, te murki zostały zburzone, a przejazd poszerzony. I na początku XX wieku wyglądał zamek kamieniecki jakoś w ten sposób. Widzimy właśnie poszerzenie tego mostu tureckiego i brak już bramy Stanisława Augusta. Widok obecny. Obecny widok właśnie zamku kamienieckiego. Z prawej strony widzimy zamek nowy. Nie mamy baszty. W Dolinie Smotrycza widoczna baszta smotrycka, natomiast nie ma bramy Stanisława Augusta. No proszę zwrócić uwagę tutaj. Widzimy, że zamek nowy znajduje się, ten ziemny znajduje się nad zamkiem starym. Stąd możemy przypuszczać, że pan Sienkiewicz nigdy nie był w Kamieńcu Podolskim, który pisał, że ten zamek nowy to tylko miała być obrona wstępna, a główna obrona miała być w zamku starym. W zamku nowym powinna być główna obrona, gdyż on stanowił zabezpieczenie przeciwko artylerii. Zamek stary generalnie był pozbawiony dział i pozbawiony baterii, na których te działa mogły być umieszczone. Widok od strony południowej, z przodu widzimy dobudowany już na początku XVIII wieku bastion Świętej Urszuli. W momencie, gdy Turcy go zdobywali, nie było tutaj tego bastionu. No i poszczególne baszty, które widzimy. Basztę papieską, szlachecką, korabiową, sądową, świętego Michała i z tyłu basztę burgabską, czyli różankę, i basztę orłową, czyli basztę landskoronicką. Widok od strony zachodniej, z przodu widzimy basztę świętego Michała, wannę też denną, z lewej strony basztę różankę i z tyłu basztę orłową, zwaną też landskoronicką. I jeszcze raz właśnie widok na fragment zamku starego z basztą od prawej strony idąc basztą sądową Łaskiego i potem basztą świętego Michała denną. Tutaj doskonale też widać właśnie, że obwałowania zamku nowego górują nad zamkiem starym. Stan obecny obwałowań zamku nowego. No widzimy bardzo nowoczesną jak na tamte czasy konstrukcję bastionową, które jak się okazało podczas prób zdobycia przez wojska polskie z końcem XVII wieku były bardzo dobrą konstrukcją, w praktyce uniemożliwiającą zdobycie. Nieistniejąca już baszta Stanisława Augusta, przez którą prowadziła droga wzdłuż zamku na most turecki, następnie doprowadzająca do miasta. Most turecki, bardzo ciekawa konstrukcja. Początkowo był mostem filarowym, jak widzimy na lewym rysunku i prawym górnym. Potem przebudowany przez Turków, obudowany dookoła filary, te filary zostały przykryte. Ukraińska badaczka Olga Płamieniecka, zresztą o polskim pochodzeniu, bardzo dobrze mówiąca w języku polskim, postawiła śmiałą hipotezę, że most pokazany na kolumnie Trajana to nie jest most przez Dunaj, tak jak wszyscy przypuszczali, tylko właśnie most w Kamieńcu Podolskim łączący obydwa brzegi. Swoją hipotezę oparła o liczbę przęseł
i ewentualną konstrukcję bardzo zbliżoną właśnie do konstrukcji mostu kamienickiego. No i jeszcze raz pokazany właśnie, jak ten most wyglądał w wieku, po przebudowie przez Turków z końcem XIX wieku. Most już po jego obniżeniu i poszerzeniu korony na początku XIX wieku. Na początku XX wieku, przepraszam. Most turecki, widok aktualny. Tak jak już wspominałem, w moście tureckim znajduje się tablica pamiątkowa Stanisława Augusta, która wskazuje, że most ten był remontowany w 1776 roku. Widok z góry na zakole Smotrycza. Z lewej strony widoczny zespół bramy ruskiej. Brama ruska łączyła kiedyś obydwa brzegi, potem, ale ponieważ to było zrywane przez powodzie, w związku z tym zrezygnowano z tego połączenia. Na tym zdjęciu widzimy podwyższony stan wody. Widzimy, że ta rzeka jest zmętniona, niesie sedymenty. Natomiast na tym zdjęciu pokazane jest, jak wygląda Dolina Smotrycza w chwili, gdy mamy powódź. Widzimy przepełnienie koryta, całkowite przepełnienie koryta. Stąd możemy się łatwo domyślić, co się działo w chwili, gdy były powodzie, że następowało zniszczenie tych budowli, które przegradzały rzekę. Na zdjęciach stare pokazanie, jak wyglądały brama ruska. Widok obecny, brama ruska, sama budynek bramny został wyremontowany. Na nim tablicę pokazującą, że ten remont również był wykonywany w 1770 roku. I z prawej strony zdjęcie pozostałości arkady, która jest przerzucona na drugą, która kiedyś była przerzucona na drugą stronę Smotrycza. No a tu pozostałości tego muru przy bramie ruskiej, który no, chronił bramę od strony wody. Brama polska. Brama polska, jak widzimy na prawym rysunku z drugiej strony, przegradzała całość koryta. W chwili, gdy zbliżał się nieprzyjaciel, następowało przegrodzenie koryta i spiętrzenie wody. Na rysunku poniżej widzimy fragmenty jeszcze pozostałości arkady. Zdjęcie jest wykonane z końcem XIX wieku, a z lewej strony widać zdjęcie współczesne, pokazujące tylko pozostałości bramy polskiej. Brama polska do lat 60. XX stulecia była całkowicie zasypana ziemią i uważano, że nic z niej nie przetrwało, tylko jakieś drobne po prostu fragmenty z drugiej lewej strony koryta. I w 60. latach odkopano bramy polskiej, okazało się, że mimo tego, że była niszczona, sporo z niej się zachowało. Troszkę fantazyjny rysunek bramy polskiej, narysowany przez Henryka Mintza w roku 1781 lub 83. Nie wiemy dokładnie, w której podróży przez Ukrainę Henryk Mintz namalował ten rysunek. No i pozostałości współczesne bramy polskiej. Częściowo już wyremontowanej, częściowo jeszcze czekającej na wyremontowanie. To jest część bramy polskiej, która zachowała się po przeciwległej stronie koryta. Brama Batorego. Brama Batorego, jak mówi legenda, zbudowana przez króla Batorego. Stąd nazwa. Znajdowała się już na samej wyspie, nie w dolinie, tylko na samej wyspie. Nad Bramą Polską. Brama Batorego również była remontowana w XVIII wieku. U góry widzimy napis, tablicę i napis 1785 roku. Nawet zachowały się rysunki architektoniczne pokazujące, jak tą Bramę Polską należy wyremontować. Koszary Stanisława Zawadzkiego. Budowla, która no, ma taką swoją historię. Mianowicie
bytowanie żołnierzy w Kamieńcu Podolskim było takie nieciekawe. Oni gromadzeni byli generalnie w Nowym Zamku, tam w tej części przykrytej ziemią, co nie było specjalnie zdrowymi warunkami do zakwaterowania. Stąd powstała koncepcja, konieczność zbudowania nowoczesnych koszar. Wpłynęły dwa projekty. Jeden projekt był wspomnianego już Jana de Witte, architekta wojskowego, który uważał, że koszary należy zbudować w taki bardzo nowoczesny sposób. Taka filarowa, bardzo ciężka budowla, u góry przeznaczona miała być bateria dla 26 dział. To był najnowszy krzyk mody. Jeżeli ktoś był w Zamościu i widział konstrukcję natrzańca, to dokładnie jest to właśnie ta konstrukcja. Konstrukcja oparta na filarach, bardzo takich odpornych na ewentualny ostrzał artyleryjski, a u góry na dachu mamy baterię przeznaczoną do strzelania dział. Ta budowla była wkomponowana w teren, umieszczona u samej góry, tak żeby jak najmniej zająć terenu i jak najmniej zburzyć domów. Druga koncepcja, zwróćmy jeszcze uwagę, że Jan de Witte pomyślał o wielu rzeczach, które jest potrzebne dla bytowania żołnierzy. Przewidział szpital wskazany strzałką, czy skrzydło szpitalne wskazane strzałką, przewidział ubigację oczywiście oraz cysternę na wodę, z której ci żołnierze mogli korzystać. Druga koncepcja, która wpłynęła, była też Stanisława Zawieckiego, bardzo młodego architekta kształconego we Włoszech. Tą koncepcję poparł osobiście król i ta koncepcja została przyjęta. Przyjrzyjmy się koncepcji tegoż Stanisława Zawadzkiego. No widzimy bardzo takie piękne, klasycystyczne rozwiązanie z dużymi dziedzińcami, czteroskrzydłowe. Jak się przyjrzymy tej koncepcji, to tak na dobrą sprawę brakuje tego takiego samego skrzydła, jak jest u góry, u dołu. U dołu widzimy mur, który prowadzi na dziedziniec, a potem mamy obwach, czyli wartownię. No ta wartownia powinna się znajdować tutaj, gdzie mamy tą bramę przy tym murze, żeby już na dziedziniec wojskowy nikt niepowołany nie mógł wchodzić. Więc zastanawia pierwsze to. Drugie, co zastanawia, pokażę teraz Państwu fragment tego górnego skrzydła powiększony. Mianowicie lewa strona od lewej strony, to jest lewa strona na tego skrzydła i poniżej prawa strona skrzydła. Od lewej strony mamy wozownię, stajnię dla koni, wozownię, potem izbę dla gospodyni, potem kuchnię u dołu, potem znowu wozownię, znowu stajnię dla koni i znowu wozownię. No to gdy się teraz przyjrzyjmy temu skrzydłu, no to rzeczywiście, gdyby z lewej strony w tym skrzydle górnym była wozownia i w prawym skrzydle była wozownia i stajnia dla koni, no to nie ma ogrzewania. Zresztą nie ma kominów nad tymże skrzydłem. Ale w podpisie czytamy facjata lazaretu ze stajniami i wozownią. Czyli któreś z tych skrzydeł, lewe lub prawe, miało być przeznaczone jako lazaret, czyli jako szpital. To co? To projektant proponował położenie chorych w miejscu nieogrzewanym? Gdzie chciał umiejscowić swoje koszary Stanisław Zawadzki? Zachował się plan w rosyjskich archiwach pokazujący nie z czterech, tak jak to było na tym rysunku wcześniejszym, i że obydwa dziedzińce są zamknięte. Stąd wnioskujemy, że Stanisław Zawadzki najpierw wykreślił swój plan, a potem starał się dopasować miejsce do swojej budowli. No oczywiście w tym miejscu się nie udało tej budowli postawić ze względu na ogromne spadki terenu, co zresztą widać na tymże rysunku. Budowlę jego udało się posadowić w tym miejscu, pokazane na innym planie z 1773 roku z doklejonym paskiem, gdzie tą budowlę posadowiono. No i tu już widzimy, że tego jednego skrzydła brakuje. Dlaczego brakuje? No bo tuż przy tym skrzydle jest droga. Gdyby tam próbować budować jeszcze to skrzydło, nie byłoby wjazdu od tej strony do miasta. No czego zrobić nie można było. Przesunięcie znowu w stronę dolną nie było możliwe z tego względu, że
zniszczyliśmy baterię w tym momencie. Od tej strony Kamieniec Podlski nie mógłby się bronić. Spójrzmy jeszcze na rysunek zachowany z momentu budowy. Płaskiego terenu w Kamieńcu Podolskim nie ma, tylko rynek u góry jest zbudowany na płaskim terenie. W związku z tym trzeba było dopasować teren do budowy. Niebieskim kolorem zaznaczono grunt, który jest przewidziany, który został przewidziany do usunięcia. To jest 127 tysięcy metrów sześciennych, co daje 317,5 tysięcy ton gruntu. No to nawet dla współczesnej techniki, gdzie nie robimy tego ręcznie, nie wozimy wozami konnymi, tylko ciężarówkami i za pomocą maszyn możemy kruszyć skałę, no nie jest to ilość mała. Ze względu na te trudności wykonawcze wiemy na podstawie zachowanego w Rosji planu, że te budowle nigdy nie zostały, że ta budowla nigdy nie została dokończona. Stan obecny koszar kamienieckich, jak widzimy, jest następujący, bardzo zniszczony. Zniszczony, a co ciekawsze, zostaje po 90 roku, po przemianach, jakie nastąpiły. No, tragiczne nakłady finansowe na odbudowanie tegoż są ogromne. Ostatnim takim elementem, o którym chciałem wspomnieć, bo przecież nie będę Państwu obawiał wszystkich budowli kamienieckich, bo bym tylko znużył Państwa, jest baszta wodna. Baszta wodna, zwana Smotrycką, bardzo ciekawe rozwiązanie, mianowicie tutaj, jak widzimy z rysunku z XVIII wieku, planowano budowę na lewym rysunku cysterny, a u góry baterie dla działu. Koncepcja ta nie została zrealizowana już ze względu na to, że kamieniec został, no nie zdobyty, ale przekazany Rosji w trakcie drugiego rozbioru Polski. Stan obecny baszty wodnej jest następujący. Obecnie trwają tam prace remontowe. Wykonane zdjęcie z góry do tej baszty pokazuje zawalony strop, a z lewej strony na takim łuku widać, że tam było kiedyś tajne wejście zbudowane jeszcze przez wspominanego Joba Bredfusa do tejże właśnie baszty wodnej. Na zakończenie pokazuję Państwu widok z baterii świętego Józefa na kamienieckie zamki. Na początku zamek kamienny, z prawej strony zamek ziemny. Na sam koniec chciałem pokazać źródła, z których korzystałem, żeby móc przygotować tą prezentację dla Państwa. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, to po zakończeniu pandemii sugerowałbym odwiedzenie tego wspaniałego miasta, będącego pokazem inżynierskiej myśli technicznej polskiej inżynierii technicznej wojskowej. Dziękuję Państwu za uwagę.